Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa udawali się corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy. Gdy skończył 12 lat, poszli z nim według zwyczaju tej uroczystości. Gdy uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec, został w Jeruzalem. Jego rodzice nie zauważyli tego, bo myśleli, że on jest gdzieś w grupie pielgrzymów. Po przejściu jednego dnia drogi zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem i tu go szukali. Dopiero po 3 dniach go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy słysząc go, byli zdumieni jego rozumem i wypowiedziami. Kiedy go zobaczyli, byli poruszeni, a jego matka powiedziała do niego: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem szukaliśmy ciebie. Odpowiedział im: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie zrozumieli słów, które im powiedział. Potem odszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Dziś obchodzimy uroczystość świętego Józefa. Ta uroczystość powinna być teoretycznie, znaczy generalnie przypada 19 marca. Ale z tej racji, że wczoraj była niedziela, to obchodzimy tę uroczystość dzisiaj. I oczywiście ta Ewangelia nawiązuje do tej uroczystości. Dzisiaj jest do wyboru jedna z dwóch Ewangelii. Ja akurat wybrałem po prostu tę. Tak wyjaśniam, bo być może ktoś, będąc na mszy, może usłyszał Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa. Według Mateusza, to co Mateusz pisze o narodzeniu Pana Jezusa. Ja wybrałem tę Ewangelię poniekąd też dlatego, że mi ona się jakoś łączy z wczorajszą Ewangelią. I tak pomyślałem sobie, że dobrze jest pociągnąć jakby jeszcze tę myśl wczorajszą. Konkretnie mam na myśli to, jak ważne jest poszukiwanie prawdy. Właśnie dla mnie Maryja i Józef pokazani w tej dzisiejszej Ewangelii są właśnie szukającymi prawdy. Takimi się prezentują. To pytanie, dlaczego nam to uczyniłeś? Zobaczmy. Oni nie oskarżają Pana Jezusa, nie mówią, jak mogłeś nam coś takiego zrobić. Owszem, Maryja mówi, że ona i jego ojciec, nie? Tutaj ten obok stojący Józef, tak, Ewangelia nazywa Józefa ojcem, na ogół mówimy opiekun. Nie? No, żeby podkreślić to, że jednak Jezus nie został poczęty w taki sposób, o którym można by śmiało powiedzieć jednoznacznie, że Józef jest jego ojcem, ale de facto nim był. I właśnie, i Maryja mówi o tym, że oni oboje, jego rodzice, przeżyli. Ból, smutek, przerażenie, doświadczyli takich trudnych emocji. Ale nie osądzają Jezusa. Tylko pytają, dlaczego to się stało. I Jezus daje odpowiedź, której nie rozumieją. Tak. Jak czytam te słowa, to od razu jest mi lżej z tym, że ja często czytam Ewangelię, czytam jakieś słowa Pana Jezusa i ich nie rozumiem. Wiem, że może to się wydawać dziwne, że komentuję codziennie Ewangelię i mówię jakieś niedługie komentarze, ale które pewnie są zawsze jakimś wyjaśnieniem,
słów Pana Jezusa w Ewangelii, ale kłamałbym, gdybym powiedział, że ja wszystko rozumiem, co jest w Piśmie Świętym napisane. To, co mówiłem wczoraj, Kościół nie rozumie wszystkiego, co jest w Piśmie Świętym napisane. Nie ma nikogo na świecie, kto by w pełni rozumiał to, co jest tam napisane. Co jest napisane tutaj, nie, w tym Piśmie Świętym. Nie ma na świecie kogoś takiego, kto by to wszystko rozumiał. Nawet Maryja i Józef nie rozumieli w tamtym momencie, co Jezus im powiedział. Kiedy zrozumieli, nie wiemy, nie jest to wyjaśnione. Można się domyślać, ja bym się tak domyślał, że oni zrozumieli wtedy, kiedy, czy konkretnie Maryja, no bo Józef już nie żył, także Józef być może do śmierci w ogóle nie zrozumiał tych słów Pana Jezusa. Tak. Tego wyjaśnienia, które Jezus dał na pytanie, dlaczego nam to uczyniłeś, dlaczego zostałeś w świątyni, nic nam o tym nie powiedziałeś, nie? Że zostajesz. Natomiast Maryja być może to zrozumiała, można przypuszczać, że zrozumiała w dzień zmartwychwstania, kiedy przyszła ta wiadomość. Niektórzy mówią, na przykład święty Ignacy mówi, że Pan Jezus się w ogóle pokazał Maryi. No ale tego nie jesteśmy pewni, w każdym razie, bo w Pismo Święte nic o tym nie mówi. Ale jest tradycja dość stara, która głosi, że taki tradycyjny przekaz, że Pan Jezus się ukazał też Maryi po swoim zmartwychwstaniu. No w każdym razie ja myślę, że wtedy, kiedy Maryja się dowiedziała w ten czy inny sposób, że Jezus zmartwychwstał, to wtedy też zrozumiała, o co wtedy chodziło. Że to było to takie właśnie pozostanie w świątyni, ten ból, który Maryja przeżyła, to było takie przygotowanie, wprowadzenie do tego, co Maryja przeżyła pod krzyżem. Tak. Tu Maryja przeżyła stratę Jezusa i tam też przeżyła stratę, tylko nieporównanie bardziej, głębiej. Miecz boleści przeszył jej serce wtedy, kiedy działo się to, co jest opisane w dzisiejszej Ewangelii, a nieporównanie bardziej wtedy, kiedy Maryja stała pod krzyżem. Ale Maryja odzyskała Jezusa żywego. Odzyskała Go żywego. Zarówno wtedy, kiedy miał 12 lat i został w świątyni, jak i wtedy, kiedy trzymała Jego martwe ciało, po tym, jak trzymała Jego martwe ciało na swoich kolanach, swoich dłoniach, swoich ramionach. Maryja odzyskała Jezusa zdrowego. Jezus do niej wrócił. Tak, i to jest właśnie obraz tego, co często się dzieje w naszym życiu. To się często dzieje w naszym życiu. Dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy. Jakieś wydarzenia, cierpienie, tak, konkretnie cierpienie. I my go nie rozumiemy. Nie wiemy dlaczego. Dlaczego mnie to spotkało? Zadajemy to pytanie sobie, Bogu. I słusznie, i dobrze. I kiedy właśnie to się dzieje, to mamy wrażenie, jakby Jezusa nie było, jakby Bóg zniknął. Może nawet umarł. Myślę, że wtedy Maryja i Józef, jak szukali Jezusa, to pewnie momentami sobie myśleli, a może zginął, w sensie umarł. Gdzieś martwy leży. Ktoś mu zrobił krzywdę? Nie wiem, może uległ jakiemuś wypadkowi. Tak, i tak się dzieje w naszym życiu. Nie rozumiemy czasem początkowo tego, co się dzieje, tych trudnych rzeczy. A potem się okazuje, że potem się wyjaśnia wszystko. Potem odnajdujemy Boga. Ja mam takie doświadczenie. Nieraz.
Wydawało się, że Bóg mi zginął, jakby zostawił mnie. A potem go znowu spotkałem i się okazało, że to wszystko miało wielki sens, znaczenie. Bolało, tak, bolało, ale już wiem, po co. Wiem, że to miało czemuś służyć, widzę, czemu służy. Tak. Ważne jest, żebyśmy byli otwarci na szukanie prawdy. Szukanie prawdy prowadzi nas do zmartwychwstania. Myślę, że też można śmiało powiedzieć o tym człowieku niewidomym, o którym słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii, że kiedy on przejrzał, to jakby doświadczył zmartwychwstania. Jezus przywrócił mu życie. Prawda przywraca nam życie. Dlatego warto jej szukać, warto do niej dążyć. Dobrze jest się jej nie bać. Właśnie święty Józef, właśnie jeszcze jedna rzecz, zanim przeczytam jeszcze jedną historię, która też może być komentarzem i do wczorajszej Ewangelii, i do dzisiejszej. Ale właśnie jeszcze jedna rzecz, której chciałem powiedzieć. W Ewangelii nie mamy ani jednego słowa, które wypowiedział Józef. Nie jest zacytowany nigdy. On jest takim milczącym świętym, milczącym bohaterem Ewangelii, jednym z ważnych postaci. A nie mamy żadnego jego słowa zapisanego. Ani jednego słowa. I mi to osobiście mówi o tym, że chyba Józef był człowiekiem słuchającym. Nie niemym, tylko słuchającym. Że może o to chodziło, żebyśmy patrząc na Józefa zobaczyli, jak ważne jest słuchanie. Można powiedzieć, mówienie jest srebrem, a słuchanie złotem. Tak, słuchanie jest złotem. Bo słuchanie prowadzi do poznania prawdy. Więc tak jak powiedziałem jeszcze, historyjka na koniec, którą pewnie też już kiedyś przytaczałem. Nie wierzyłem własnym oczom, kiedy zobaczyłem napis na sklepie. Sklep z prawdą. Tu więc sprzedawano prawdę. Grzeczna ekspedientka zapytała mnie, jaki rodzaj prawdy chciałbym kupić. Prawdę częściową czy prawdę całkowitą? Oczywiście całkowitą prawdę. Nie chciałem oszustw, pochwał ani racjonalizacji. Chciałem, żeby moja prawda była naga, jasna i absolutna. Ekspedientka zaprowadziła mnie do innej części sklepu, gdzie sprzedawano całkowitą prawdę. Tam sprzedawca spojrzał na mnie współczująco i wskazał etykietkę z ceną. Cena jest bardzo wysoka, proszę pana, powiedział. Jaka jest? Zapytałem, zdecydowany nabyć prawdę za każdą cenę. Cena jest taka, mówił, że jeśli pan tę prawdę zabierze, nie będzie pan już miał wytchnienia do końca życia. Wyszedłem ze sklepu smutny. Myślałem, że mógłbym kupić całkowitą prawdę za niską cenę. Nie jestem jeszcze gotów na prawdę. Od czasu do czasu pragnę spokoju i wytchnienia. Muszę jeszcze sam siebie oszukiwać usprawiedliwieniami i racjonalizacjami. Ciągle jeszcze szukam ucieczki w moich niezłomnych wierzeniach. Dlatego bądźmy jak Józef. Zasłuchani, czyli poszukujący prawdy. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.